Coś krząka za drzwiami? To? Pójdę sprawdzić. Coś się boję. Dziwnie krząka. To Rysiu. A to moi rodzice. Dzień dobry. Halinko, która to tata? A to ciotka. To ja bym się z Halinką ożenił. Tak. A pracę masz? A co? Pytam, bo córkę mam jedną. Teraz się powybrzydzam. Ma pracę? Trudno ci się pracę. A mieszkanie ma? O mieszkanie też trudno. To i o żonę może być trudno. To mi się chwalić, ale nie jest Halinką poszło mykmyk. Jaki mykmyk? Rysiek, puk, puk, a nie mykmyk. Halinko, podziękuj mi panu Ryśkowi za chęci. O, teściowa. Ja rozumiem, że won? Tylko nie teściowa, tak? O, to mi teraz teściowa dowaliła. A ciotka co, tak nic? Ja mam teraz życie złamane. Takie życie to lepiej dobić. Mamo, on cierpi. No i nie cierpi. I się nie wzruszasz? Córkę ma się tylko jedną. No i co? Nie wiem. Nie jest jakieś przysłowie? Nie. No. Trochę się łamie. Ciotka, uważaj! Brawo, ciotka, let's go! Aj, ledwo się trzymam. A bierzcie go w cholerę, skoro wam się podoba ta jego paskudna gęba. Mamo, są gorsze. Panowie, widzowie, walczymy już parę lat, a tu ciągle nic. Gówno, jak mawiają prości ludzie. Musimy opracować plan ataku. Tu jest Troja. Tu są nasze oddziały. Co dalej? To jest Troja? Tak. A nie. Powinny być okręty. To będą okręty. Powinien być las. O! To będzie las. A to będzie staw. I krzaczek. Powinien być krzaczek. Jaki krzaczek? No kwitnący! A szopa? A zastawem będzie... głaz. I pastwisko. Krowy. Mieliśmy opracować plan ataku, a to co jest? No, tu są okręty, tu staw, szopa i krowa, a tu koń. Jaki koń? Ale wiem, trojański chyba. Jak za pomocą konia zdobyć Troję? Trzeba dać mu żreć. No, Odyseusz, na jutro 1000 razy napiszesz. Koń to nie armata. A to co jest? Krzaczek. Jaki krzaczek? Kwitnący. Jak za pomocą krzaczka zdobyć Troję? No więc, ja jeszcze a propos konia. W środku jest wojsko. Tak jak tu. Można by je wysypać, to zwiększy nasze szanse.
Miecz i oddaj tego konia Trojańczykom. Złam specjalistę od krzaczków bojowych. Ale... że z naszym wojskiem w środku mam oddać? No chyba, że dywersanci. Na jutro 1000 razy. Krzaczkiem wroga nie zatłuczesz. Teraz poszukamy specjalisty od szopy bojowej. Kto mi powie... Ja jeszcze a propos konia. W środku jest wojsko, tak? To mam je oddać tym Trojańczykom? Czy to dywersanci są, no? A jak schowasz je do tego konia? Może... przebredzę owiec. No, za worek owsa może i przebierzesz, ale za ziarenko? No tak, ale za bardzo duże ziarenko. O, to potrzebny jest duży koń. Słonko! Nadpłać słonko! Nie! Rozbierzmy szopę, zetnijmy las i zbudujmy wielkiego konia! Więc do dzieła! Historia czeka! Troja padnie do naszych stóp.